12,5, tak? Tak. No i kolor to robi robotę. No, no to tak. Nie? 12,5. Na pełnym ledzie, który w nocy sam działa. Klapa z guzika, opaki może odpuszczą, zobaczymy, zaraz zrobimy kółeczko. I to dwulitrówka, nie 1,6. Sekcja nieco tańsza. Passata w tanich postawili. Ludzka bezczelność nie zna granic. Rozumiem Twingo, nie zna granic. MR2 tu chyba umrze, kwotę nie znam, ale tutaj ostatnio kilku handlarzy rozbijało się głośnym wrzaskiem, że za droga, jak można tak drogo. Widocznie można. Kiedyś trafi się pan japońskiej motoryzacji, przyjdzie, zapłaci i powie, te gąble na polo w ogóle mi nie przeszkadzają. No właśnie. Golfik, Chevroletik. Insygnia w sedanie. Czy w automacie. Manualna niestety. Widzę, szuka automata. Antara to jest coś dużego. Edge. Murano, że to takie tu kiedyś było wielkie, ogromne, fajne. Coraz mniej tych trudnych aut. Murano było trudnym autem jednak. Były benzynowce, teraz diesle, jak widać. Łasterka poliftowa to nie łykniemy. Mamy mniej kasy niż nam się wydaje. Widzu chce doblo. Widzu chce doblo za trójkę. To nie ma szans. Tutaj ostatnio kupiliśmy, po prawej stronie kupiliśmy Astrę. Astrę 14 rok widzowie nabyli. Ale nie chcieli brać, nie chcieli, ach, nie chcieli. Właśnie nie chcieli, ale wzięli i sprzedali, zarobili, kurde, bo mnie to trzeba słuchać czasami, to jest ładna. Ładna Fordzina. Zero rok. Benzynownik. Zapierdzielam. Pytanie, czy nas stać. Jest szef. Szesnasty rok w benzynie, w automacie. Błotnik, zderzak do wymiany. 180 przebiegu, 9500 euro. Nowa Vitara. W napędach 4x4, proszę ja Ciebie. Dziewięć i pół koła. Szesnasty rok, 180 przebiegu. Informuję drugiego pana szanownego, żeby wszyscy wiedzieli. Insigni kombi nie chcemy. Nie. 1.4 turbo, uwaga. Będę patrzył na to. Czy to ma sens? 8000 dla pani szanownej. Cyferka zamazana. Alte lampy, stare lampy. Idę pytać. 4900 euro. 11 rok z zapasem. Niestety tyle nie mam, bo krótka, bo kombików jest mnóstwo. Ja szukam dla pani szanownej krótkiej. Ta niestety, cholerka jasna, jest za droga. Czy to jest poliftowa? To dlatego, czekaj, bo to jest poliftowa. Chwileczkę. 12 rok, a nie 11, ale ich się. A guzik, on mi o tej mówił, przepraszam, o tej mi mówił, sorry. Przed liftowym pytałem. Czekaj, może mi o tej mówił? Bo są dwie.
to jest też turbo. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.